Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj szczególnie gorąco witam nieco starszych widzów, którzy odwiedzają mój kanał, dlatego że dzisiaj przed nami zadania nieco trudniejsze. Moi drodzy, ja oczywiście o Was nie zapomniałam, pamiętam o Was cały czas i na ile będę mogła, na tyle będę starała Wam się pomóc. Dzisiaj przed nami matematyka. Wiem od Was, że macie pewne kłopoty, trudności z dzieleniem liczb, kiedy nie możecie skorzystać z kalkulatorów, macie działanie wykonać, no niejako, prawie że całkowicie w pamięci. Moi drodzy, dzielenie liczb, podobnie jak mnożenie, wymaga od nas oczywiście doskonałej znajomości tabliczki mnożenia. I tutaj od tego nie mogę Was tutaj odciągać, bo tutaj każdy z Was tabliczkę mnożenia powinien mieć w przysłowiowym małym paluszku. Od czego należałoby zacząć? Moi drodzy, jeżeli mamy podzielić dużą liczbę przez liczbę jednocyfrową, należałoby zacząć od tego, żeby przypomnieć sobie o wielokrotnościach liczb. Ja tutaj dla Was przygotowałam taką planszę, na której wybrałam sobie akurat liczbę 2 i jej wielokrotności, liczbę 4 oraz jej wielokrotności i liczbę 7 wraz z wielokrotnościami. Co to są wielokrotności? To są oczywiście liczby, które w tym wypadku dzielą się wszystkie przez 2, w tym wypadku są podzielne przez 4, a w tym wypadku podzielne przez 7. Kochani, każdy chodniczek matematyczny rozpoczyna się od zera. Dlaczego? Dlatego, że każdą z tych liczb, gdy pomnożymy razy 0, otrzymamy wynik 0. Zresztą dotyczy to każdej jednej liczby, jakąkolwiek byśmy tylko pomnożyli razy 0, zawsze wynik jest 0. I tak mamy, moi drodzy, wielokrotność liczby 2. Zaczynamy od zera, później jest 2, 4, 6, 8, 10 i tak dalej. Ponieważ chodniczek jest bardzo długi, wrzuciłam tutaj okienko z 3 kropkami, bo Wy doskonale potraficie liczyć co 2. I zaczynamy dalej od 40, potem jest 42, 44, 46 i oczywiście znowu 3 kropki. Ciąg dalszy możemy liczyć w nieskończoność. Wielokrotności liczby 4 wyglądają podobnie. Też mamy 0, 4, kolejne powiększenie o 4 to jest 8, o 4 to jest 12, potem będzie 16, 20 i tak dalej. I zaczęłam liczyć dalej od 48, potem 52, 56, 60 i tak dalej, i tak dalej. Podobnie z wielokrotnościami liczby 7. Kochani, i tutaj taka moja prośba. Jeżeli będziecie liczyć, przeliczać sobie, dodawać szybko, w tym wypadku dwójki, w tym wypadku czwórki czy siódemki, nauczycie się bardzo szybko przeliczać, wtedy obliczanie liczb, szukanie wielokrotności odpowiedniej, która będzie nam potrzebna, naprawdę nie sprawi nam żadnego kłopotu. Kochani, przed nami przykład, ale nim do tego przykładu przejdziemy. Zobaczcie, tutaj mamy do 100 zapisane wielokrotności liczby 4, bo akurat będzie nam potrzebna ta wielokrotność, popatrzcie, dlatego że nasz przykład każe nam obliczyć dzielenie iloraz 84 podzielone przez 4. I jak sobie poradzić? To nie jest najtrudniejszy przykład, ale ja chcę na takim przykładzie Wam pomóc. Moi drodzy, popatrzcie, w tych wielokrotnościach liczby 4 mamy liczbę 84. Widzicie? Mamy liczbę 84, czyli wiemy na pewno, że nasza liczba 84 dzieli się przez 4. Tylko jak sobie policzyć, jak sobie ułatwić to dzielenie? Moi drodzy, najłatwiej jest znaleźć w wielokrotnościach takie liczby, które po dodaniu do siebie dzielą się przez, dają wynik 84 i oczywiście każda z nich wiemy, że dzieli się przez 4, ponieważ wybieram tutaj z tych fioletowych liczb. I teraz przyjrzyjcie się, spróbujcie szybciutko znaleźć takie pary, ich naprawdę jest sporo. Znajdźcie pary liczb, które dzielą się przez 4 i które po dodaniu do siebie dają wynik 84. Gwarantuję, że każda z liczb zapisanych tych fioletowych dzieli się przez 4, czyli jeden warunek nam odpada. No na przykład, moi drodzy, jeżeli wezmę liczbę 24, tak dla przykładu, ile muszę dołożyć do niej, żeby dzieliło się przez 4? Oczywiście 60, czyli 24 i 60
Te dwie liczby dają po dodaniu wynik 84 i obie dzielą się przez 4. Ktoś powie, ten przykład dla mnie jest troszkę za trudny. No to wybieram inny, może jakaś inna para. No powiedzmy, że będzie to liczba 36 oraz liczba 48. Te dwie liczby po dodaniu dają 84 i obie dzielą się przez 4. Albo może jeszcze inna para. Może ktoś uważa, że łatwiej mu dzielić pełne dziesiątki, czyli na przykład 40. No i oczywiście druga liczba, którą dodamy do niej, żeby było 84, to będzie 44. I też obie liczby dzielą się przez 4. Sprawdźmy, jak to wygląda w praktyce. Zobaczcie, nasza pierwsza para, którą wybraliśmy, to było 24 i 60. Obie liczby po dodaniu dają wynik 84. I teraz każdą z tych liczb muszę podzielić przez 4. 24 przez 4 daje nam wynik 6. Do tego dodaję moją 60, którą też muszę podzielić przez 4, to jest wynik 15. 6 dodać 15 równa się 21. Czy łatwe, czy trudne? To wszystko zależy. Na pewno 24 przez 4 każdy potrafi podzielić, ale czy 60 przez 4? No to już zależy od umiejętności. Przejdźmy do przykładu drugiego. Znaleźliśmy również parę 36 i 48. Po dodaniu daje wynik 84. Podzielmy każdą z tych liczb przez 4. 36 przez 4 daje nam 9, a 48 przez 4, to już troszkę trudniejszy przykład, wynik 12. 9 dodać 12, 21. Zobaczcie, ten sam wynik. No a może ktoś wybrał inny przykład, może dla kogoś była para łatwiejsza 40 i 44. 40 dodać 44 to jest 84 i dzielimy każdą z liczb przez 4. 40 dodać 4 to 40 dzielone przez 4 to jest 10, a 44 dzielone przez 4 to 11. Po dodaniu wynik 21. No dobrze. Ale ktoś z Was powie, ale dla mnie te przykłady wszystkie są za trudne, bo tak jak umiem 24 podzielić przez 4, spokojnie zrobię, 36 przez 4 w tabliczce mnożenia i dzielenia jest, 40 przez 4 też, ale tutaj mamy liczby większe i ich dzielenie sprawia mi trudność. Kochani, co zrobić w takiej sytuacji? Proszę bardzo, jeżeli trudności były przed chwilą, tak teraz ich już być nie powinno. Popatrzcie, przecież ja nie muszę mojej liczby 84 rozkładać na dwie duże liczby. Mogę rozłożyć na trzy mniejsze. I tak, 84 to 40, dodać 40, dodać 4. Każdą z tych liczb muszę podzielić przez 4. No i zobaczcie, 40 podzielę przez 4, za chwilę uzyskam wynik 10. Kolejne 40 podzielę przez 4, druga dziesiątka. I 4 podzielone przez 4 to jest 1. Wystarczy teraz te liczby do siebie dodać i uzyskuję wynik 21. Teraz, mam nadzieję, o wiele łatwiej Wam się ten przykład, o wiele łatwiejszy Wam się wydaje i na pewno teraz będziecie umieli sobie z nim poradzić. Czyli wcale nie oznacza to, że trzeba rozłożyć na dwie liczby, aczkolwiek czasami są przykłady w matematyce, że nauczyciele Was proszą, rozłóż na dwie liczby i podziel. Ale jeżeli nie potrafisz sobie poradzić, to możesz spróbować podzielić na 3, jeżeli się nie uda. A jeżeli jest faktycznie w poleceniu podzielić na 2, no to chodniczek matematyczny. I tutaj z tym chodniczkiem musicie sobie poradzić. Kochani, przejdźmy do przykładu trudniejszego. Mamy przykład 154 podzielić przez 7. Moi drodzy, robimy chodniczek matematyczny, już taki bez okienek i liczymy wielokrotności liczby 7. Zaczynają od 0. 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 i 70. Zobaczcie, chodniczek cię ciągnie dalej, ale my dalej nie pojedziemy, ponieważ w tabliczce mnożenia kończy się tabliczka mnożenia na mnożeniu razy 10, czyli 7 razy 10 to jest nasze 70. I teraz zobaczmy, co zrobić. Mamy przykład 154. Pomyśl, co zrobić. Uwaga, wymyśliłam sobie, że będę posługiwała się 70-kami. I zobacz, liczbę 154 rozłożyłam na dwie 70-ki, bo
2 razy 70 to jest 140. Kto nie pamięta, to zasłania sobie 2 razy 70, zasłania sobie 0 w 70, liczy 2 razy 7 to jest 14 i dopisuje 0, czyli 140. A ile nam brakuje do 154, jak mamy już 140? Brakuje nam 14. Wiemy doskonale, że 14 też jest podzielne przez 7. No i teraz, moi drodzy, pierwsza 70 dzielona przez 7, dodać drugie 70 podzielone przez 7 i dodać 14 podzielone przez 7. Otrzymujemy następujące wyniki. 70 przy podziale przez 7 daje nam 10. Kolejne 70 podobnie. I 14 podzielone przez 7 daje 2. 10 dodać 10 dodać 2, uzyskujemy wynik 22. Mam nadzieję, że jest to dla Was jasne i czytelne. A teraz, oj, teraz mamy przykład kolejny. Przykład 272 dzielone przez 8. Czyli, moi drodzy, jakich wielokrotności szukamy? Oczywiście szukamy wielokrotności naszego dzielnika, czyli liczby 8. 0, 8, czyli dokładamy ósemki. 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80. Zatrzymuje się, bo tak zatrzymuje się tabliczka mnożenia. Ale my wiemy, że przykłady ciągną się dalej. Co teraz zrobić? Moi drodzy, trzeba sobie wziąć największą z tych liczb, czyli najlepiej pełną dziesiątkę, 80, i spróbować zastanowić się, ile w 272 mieści się 80. I teraz liczę sobie tak. Jeżeli jedna, to za mało, ale dwie, 2 razy 80, to jest 160. Za mało. A jeżeli wezmę 3 razy 80, 3 razy 8, to jest 24. Dopisuję 0, to jest 240. I co brakuje mi do 272? Brakuje mi jeszcze 32. Przekonajmy się. Proszę bardzo. Mamy przykład 272 dzielone przez 8. Pamiętacie, wybrałam największą wielokrotność z tabliczki mnożenia. Największą z tabliczki mnożenia. Bo oczywiście to nie jest największa wielokrotność liczby 8. I teraz mam 3 osiemdziesiątki, bo 3 razy 80 daje nam 240. Do 272 brakuje mi jeszcze tylko 32. Wszystkie te liczby dzielą się przez 8, a więc 80 przez 8 to będzie 10. Kolejne 80 przez 8, kolejne 10. 80 przez 8, trzecie, kolejna trzecia dziesiątka. I 32 przez 8 to jest 4. Wystarczy teraz do siebie tylko te liczby dodać. I mamy 10, 20, 34 i taki uzyskujemy wynik końcowy. Moi drodzy, wydawało się to trudne i gwarantuję Wam, że jest to do wyćwiczenia, jest to do przećwiczenia i wypracowania. Tylko musicie dobrze pamiętać tabliczka mnożenia i po prostu próbować jakie liczby, z jakich liczb możemy, na jakie liczby rozłożyć sobie naszą dzielną, na takie liczby, żeby obie czy trzy liczby, czy cztery, żeby wszystkie dzieliły się przez dany dzielnik i wtedy, moi drodzy, spokojnie, krok po kroku przeliczamy sobie na miarę swoich umiejętności. No i ja Wam życzę, kochani, żeby miara Waszych umiejętności była ogromna i żebyście sobie doskonale radzili z dzieleniem właśnie na razie na tym etapie. Do zobaczenia wkrótce. Wszystkiego dobrego. Pa, pa!